Turecki minister o Frontexie to najstraszniejsza instytucja świata i powinna zostać zamknięta. Szef tureckiego MSW chce zamknięcia Frontexu. Minister spraw wewnętrznych Turcji Süleyman Soylu określił Frontex, agencję zajmującą się ochroną zewnętrznych granic Unia Europejska, jako najstraszniejszą instytucję świata i wezwał do jej zamknięcia. Przemawiając w środę na podsumowującym rok 2021 spotkaniu dowództwa tureckiej Straży Przybrzeżnej, szef MSW powiedział, że Frontex jest hańbą stulecia, a Europa i europejska cywilizacja będzie odpowiadać za zaniedbania tej najstraszniejszej instytucji na świecie. Krytykując Frontex, którego funkcjonariusze pomagają greckim służbom w kontroli granic kraju, Soylu wskazywał na działania wymierzone w przekraczających granice turecko-grecką migrantów. Puszpaczki są bardzo poważnym problemem i zbrodnią przeciwko ludzkości. Z Grecji wypycha się 83% nieregularnych migrantów, którzy przekraczają granice państwa, powiedział Soylu. Minister oskarżył Unię Europejską o przymykanie oczu na łamanie praw człowieka, do którego dochodzi na unijnej granicy zewnętrznej. Wzywając do zamknięcia agencji, Soylu powiedział, że Frontex powinien być uznany za winnego i zniknąć z powierzchni ziemi, podała turecka telewizja TRT Haber. Grecki premier Jakos Mitsotakis wielokrotnie bronił działań służb granicznych, mówiąc, że są stanowcze, ale sprawiedliwe, i wskazując, że od 2015 roku jego kraju ratował setki osób próbujących dostać się na kontynent drogą morską,